Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na program O Co Chodzi. Gościem programu O Co Chodzi jest Cezary Kazimierczak, prezes Związku Pracodawców Prywatnych. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Mamy pierwsze dni Polskiego Ładu, nowego systemu podatkowego. Czy już się pan w nim zorientował? Czy już pan wie, kto będzie beneficjentem, a kto będzie stratny na tym nowym systemie? Wydaje mi się, że tutaj beneficjentów to za wielu nie będzie, bo... 18 milionów. To propaganda rządowa, no jeszcze uwzględniając inflację, to już w ogóle, że wielu dostanie niewiele. Trochę jak w filmie Bruce Wszechmogący, gdzie wszyscy wygrali po 1 centa, czy po 0,5 centa w totolotka, żeby było sprawiedliwie. Natomiast no, jest to projekt bardzo źle przygotowany, przed czym ostrzegaliśmy. Ja bardzo ubolewam nad tym, że przegrałem walkę o Polski Ład, bo dążyłem do tego, żeby zrobić w tym roku tą podwyżkę, tej wyższą kwotę wolną od podatku, bo to było bardzo niesprawiedliwe to, co się działo przez lata w Polsce, żeby zrobić ją na poziomie 30 tysięcy, a resztę odłożyć i zrobić to porządnie, po Bożemu przygotować. No niestety decyzje przegrałem, decyzje były podjęte inne. No i dzisiaj widać, jaki jest z tym związany chaos. No jest to taki bardzo dobra ilustracja takiego rosyjskiego powiedzenia dla rządu, który no, stracił cnotę i rubla nie zarobił, bo uzysku politycznego moim zdaniem z tego... Ale pan, w panu jest dużo pesymizmu, a przecież pan do połowy ta szklanka jest pełna. Pana jeszcze jest wprawdzie w prawie cała pełna, ale do połowy szklanka jest pełna. 30 tysięcy jako ten próg zwolnienia od podatków jest zapisane w tym nowym projekcie, w tym projekcie podatków, które teraz będziemy... Jesteśmy jednymi z nielicznych Polaków, którzy o tym w tej chwili rozmawiają i to jest klęska polityczna rządu, bo wszyscy rozmawiają o płacach nauczycieli. Rząd, nie wiem z jakiego powodu, postanowił jeszcze dorzucać gnojówkę do wentylatora od rana i to rozgrzewać, zamiast wziąć to jakoś spokojnie, przeczekać i spokojnie wyjaśnić. No i konsekwencje tego takie polityczne, no to praktycznie, no nie wiem, no pewnie na lata likwiduje możliwość naprawy polskiego systemu podatkowego, który był jednym z najgorszych, chyba ponad w OECD, chyba gorszy system podatkowy. Nie w sensie stawek, nie rozmawiamy o stawkach, rozmawiamy o konstrukcji, o skomplikowaniu i tak dalej, i tak dalej. Że był taki moment, kiedy dobra zmiana i premier Mateusz Morawiecki zapowiadał, tak, że ten system będzie uproszczony, a teraz... Radykalnie skomplikowany i myślę, że teraz we wszystkich rankingach światowych jednak uda nam się wyprzedzić Włochy i będziemy mieli najgorszy system. Ale może on jest skomplikowany dlatego, że to są pierwsze dni. Żeby się połapać w tym wszystkim, to należy zapytać spokojnie księgowych, zapytać doradców finansowych i wtedy... No to będzie, dla nich to jest raj, wtedy, oni nie będzie pan miał... Ale księgowi też narzekają, to też nie jest nie taka będzie, prosta. Nie będzie pan miał okazji ich zapytać, ponieważ nie będą chcieli z panem rozmawiać, bo dla nich to jest Eldorado teraz. Oni zarabiają teraz grube pieniądze. We wszystkich firmach są radykalne podwyżki za świadczenie usług księgowych. Pan powiedział o nauczycielach. Rzeczywiście jest tak, że niektórzy dostali po prostu mniejsze wypłaty. Tak. I pewno inne grupy też spotkają się z tym, policji, że dostają mniejsze wypłaty, ale potem w którymś momencie to są takie zaoszczędzone pieniądze. Proszę iść to wytłumaczyć. Zaoszczędzone pieniądze, które gdzieś w lipcu 2023 roku z powrotem trafią na ich konto i tak jakby przez ten czas oszczędzali. Proszę to na przykład mojej szwagierce było wczoraj wytłumaczyć, która była bardzo zdenerwowana jednak. No dobrze, ale to jest rzeczywiście system się skomplikował. Tak, bardzo się skomplikował. Praktycznie ta regulacja też likwiduje jakąkolwiek moim zdaniem możliwość opodatkowania korporacji zagranicznych, które w Polsce nie płacą podatków. Dlaczego? Dlatego, że wprowadzono karykaturę tego, co my proponowaliśmy, bo podatek przychodowy działa, jak on jest jednolity, bez żadnych ulg, bez żadnych wyjątków, wszystkie, dla wszystkich taki sam, bardzo prosty, żadnych wyjątków. Wprowadzono jego karykaturę, która nie będzie działać, z licznymi ulgami, wyjątkami, bardzo skomplikowany, nikt tego podatku nie będzie zapłacić. I jak ja przyjdę do jakiegoś kolejnego rządu, czy tego rządu i powiem, panowie, trzeba wprowadzić
wprowadzić podatek przychodowy, bo Polacy płacą podatki, a korporacje, na przykład francuskie, nie płacą żadnych podatków, to im powiedzą, no jak to? No przecież wprowadziliśmy 0,4, nie działa. No. Taki tego będzie niestety efekt i to myślę, że na dekadę... Dlaczego na dekadę? Przecież to można poprawić. Może Sejm się zebrać. No powiedzą, że nie działa. No 0,4 wprowadzili i nie działa. Nie było z tego przychodu. I dlatego korporacje nie będą przez kolejne dekady płacić w Polsce żadnych podatków. Powiedzieliśmy o tym podatku indywidualnym. Jest działalność gospodarcza, ta też... To też dotyka, nowe podatki dotykają działalności gospodarczej. Dotykają. No tutaj udało się wylobbować dwie rzeczy, które jedną łagodzącą, czyli stawkę jednak podatku zdrowotnego, nie 9 na podatku liniowym, tylko 4,95. I drugie to, co my zawsze zabiegaliśmy od dawna, czyli podatki ryczałtowe, żeby ryczałt ewidencjonowany był podstawową formą rozliczania się przedsiębiorców prowadzących małe biznesy. No mamy nadzieję, chociaż zobaczymy, bo było to obiecane w trakcie rozmów, że te stawki w tym roku zostaną, będziemy negocjować stawki tego podatku ryczałtowego, bo one pochodzą z lat 90., więc są, nijak nie przystają do... No dobrze, a jest, bo to jest duża zapowiedź, to jest pierwszy element polskiego ładu. Musi być w tym jakaś racja, czyli uważa pan, że nie ma 18 milionów beneficjentów, albo te 18 milionów beneficjentów nie odczuje, znaczy, dlatego że jest podwyżka cen energii, to dlatego, byłoby wyłącznie, to też, poza tym to są niewielkie uzyski. No, motywacja do tego była taka ideologiczna, żeby ideologiczna tak zwanej sprawiedliwości społecznej, że przedsiębiorcy mają być zrównani z pracownikami, co jest moim zdaniem skrajną niesprawiedliwością, bo pracownicy nie ponoszą ryzyka gospodarczego, a przedsiębiorcy ponoszą, więc to jest zasadnicza różnica. Dlatego przedsiębiorcy mieli trochę inne te warunki dotyczące opłacania podatków i mieli tą składkę tak zwaną zdrowotną, czy podatek zdrowotny trochę inaczej skonstruowany. Natomiast w trakcie tych, że tak powiem, przepychanek i działań lobbyingowych zostało to jeszcze bardziej zamotane i skomplikowane i wydaje mi się, że w tej chwili, no, pozytywne jest to w tym wszystkim to, że prawdopodobnie nie będzie innej opcji, jak ktoś, kto będzie musiał to wyrzucić wszystko do kosza i zbudować rzeczywiście może jakiś system. I nie chodzi o wysokość stawek, naprawdę. Największym problemem jest skomplikowanie tego systemu. No, w tej chwili, no, to widać po tych nauczycielach. No. A poza tym chyba będą więcej... pracy będą mieli urzędnicy urzędów skarbowych. Nie, to tutaj to otwieramy... pasmo wieloletnich sporów pomiędzy biznesem a organami skarbowymi. Sądy zostaną zasypane. Zresztą w moim przekonaniu, rozmawiałem dzisiaj nawet też z jakimiś tam ministrami na ten temat i oni też tak uważają, z dwoma. Wszyscy ci... bez nazwisk. Nie powiem. A niech pan powie. Nie powiem. A niech pan powie. I uważają, że tak samo wszyscy ci emeryci, którzy grożą sądami, wygrają. A dlaczego emeryci mają grozić sądami? No ci powyżej 2500, którym się chce odbierać. Bo w tym systemie emerytalnym też nie do końca jest jasne, czy ci, którzy zarabiają 2500, dostają emeryturę, oni są zwolnieni z podatku. A reszta nie. No, a reszta w ogóle nie jest zwolniona, nie, czy do 2500? Do 2500 i później mają ich tam odbierać. I to jest w moim przekonaniu, nie ma możliwości. To są prawa nabyte. Oni te pieniądze wypracowali. To nie jest, że oni teraz pracują. Ale to był w ogóle wieloletni skandal, że płacili od tego podatki. Tak, to prawda. No to taki pomysł był chyba Leszka Balcerowicza, żeby ekonomii ich uczyć, czy coś, żeby, nie do końca. Żeby nie stracili umiejętności wypełniania formularzy. Być może. Natomiast ci wszyscy, którym się będzie odbierało pieniądze, bo jest taka grupa, około tam 20 czy 30% tych emerytów, czy może troszeczkę mniej, w moim przekonaniu nie wszyscy w sądach wygrają te sprawy, bo im się odbiera to, co oni wypracowali. To nie jest, że oni teraz pracują. Oni to mieli po prostu. I to w moim przekonaniu jest i niekonstytucyjne, no dobrze, i to przegrają. Rząd to przegra wszystko. No dobrze, ale ktoś musi być beneficjentem tego, nie, tego właśnie, tej całej operacji. Właśnie to w moim przekonaniu to jest klasyczny system, że są wszyscy przegrani. Wszyscy są przegrani. Przegrany jest rząd. Może spółki ZOO są wygrane, może korporacje, pan powiedział. Korporacje to na pewno. To korporacje są w Polsce wygrane od 30 lat, więc... Nic się nie zmieniło. No teraz tylko jeszcze bardziej będzie zablokowana możliwość ich opodatkowania. Będą mówić, że ten podatek, ta karykatura podatku przychodowego, która została wprowadzona, że ona nie działa. Więc to jest typowy, w moim przekonaniu, przykład, gdzie wszyscy są przegrani.
No dobrze, ale ta zmiana tego systemu podatkowego będzie miała wpływ na gospodarkę, na procesy gospodarcze, czy też to jest po prostu komplikacja życia? Znaczy, no, redaktor nie zapomina, że my tutaj mamy 170 lat treningu z takimi zawodnikami. Mamy 120 lat zaborów, mamy PRL, jesteśmy przećwiczeni. Taka inteligencja operacyjna to jest po prostu nasze DNA, więc my sobie potrafimy radzić z tym i sobie poradzimy. I to nie jest coś takiego, że Polska po tym upadnie. To raczej, jeżeli już ma mieć jakieś bardzo poważne problemy, może dużo bardziej poważne problemy będziemy mieli z powodu inflacji niż tego systemu podatkowego. I o tej inflacji dzisiaj mówił prezes Narodowego Banku Polskiego i tak jak z falami koronawirusa, tak jest fala inflacji, która ma się zatrzymać gdzieś w połowie roku, unormować się w połowie roku. Do tej pory ta inflacja będzie wznosząca. Szanuję optymizm prezesa Glapińskiego. Uważa pan, że będzie gorzej? Czy uważam, że jednak jak patrzę na te rachunki za energię, to uważam, że będzie jednak powyżej chyba 10%. No dobrze, ale to nie są mechanizmy, które są gdzieś nad Wisłą stworzone. Te mechanizmy inflacyjne zostały wytworzone i fala inflacyjna została wytworzona a przez ceny gazu, b przez politykę klimatyczną. To prawda, tylko my żeśmy za późno na to zareagowali, więc... No nie, właściwie nie ma reakcji, bo nie wiadomo jak zareagować. No, czy stopami procentowymi. No tak, Polska zaczęła za późno to robić. Dobrze to zrobiła w ogóle. Teraz robimy to bardzo szybko. Bardzo szybko, no ale takiej inflacji, no, zobaczymy co się będzie, znaczy prognozowanie jest niezwykle trudne, ponieważ dotyczy przyszłości, jak mówił Woody Allen, nie wiadomo co tam będzie w przyszłym roku, natomiast no tak, w tym roku, tak, natomiast jak ja patrzę na te podwyżki gazu, które są dla biznesu, no to trudno mi być optymistą, ale bardzo bym chciał, żeby prezes Glapiński miał rację. Jeżeli będziemy w czerwcu mieli 8% inflacji, to nie, mogę wejść tu pod stół i zaszczekać. No. Ile? 8. Uważa pan, że więcej? Tak. Tak, prezes mówi o 8. No ja uważam, że więcej. Jeżeli będzie 8, to mogę tu wejść i szczekać. No. Ale przy 8% inflacji już mamy do czynienia z bardzo dużym niepokojem. No tak. No, co robić? No tak, moim zdaniem będzie powyżej 10, no ale daj Boże, żeby nie było. No. Ale nie ma na to lekarstwa. Czy pracodawcy, Związek Pracodawców Prywatnych ma na takie zjawisko lekarstwo? Nie, czy, to jest w tej chwili... Jest szczepionka? szczepionki specjalnie na to nie ma. 50% jakby tego koszyka inflacyjnego to są ceny energii i paliw. Z paliwami rząd zadziałał, wydaje mi się, tak jak należy, czyli tam obniżył tą akcyzę i tak dalej, i tak dalej. To są działania jak najbardziej prawidłowe i te działania popieramy i uważamy, że one są słuszne. Ceny gazu dla gospodarstw domowych też działanie było? Tak, natomiast no tutaj rzeczywiście trzeba coś zrobić na poziomie Unii Europejskiej z tymi ETS-ami, no bo to my ten problem podnosimy w Brukseli też i jesteśmy bardzo aktywni w tym zakresie i na forum Europejskiego Komitetu Społecznego i wszędzie indziej. I coś z tym trzeba zrobić, no bo to jest jakieś szaleństwo, co zostało rozpętane. To na zakończenie proszę coś optymistycznego. Jest początek roku, musi pan tryskać optymizmem. Tryskam optymizmem. Wierzę, że żyjemy w przeciągu dwóch największych dekad w historii Polski całej, w ciągu tysiącletniej historii Polski nigdy nie byliśmy tak bogaci. Jak teraz. Nigdy odległość w bogactwie Polska, Europa Zachodnia czy Polska, Ameryka nie była tak mała jak teraz. I powiedział pan serio. Tak. Cezary Kazimierczak, prezes Związku Pracodawców Prywatnych, był gościem programu O Co Chodzi, przynajmniej pierwszej części. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studiu.